Przeraża cię pizza z ananasem? Dzisiejszy odcinek jest specjalnie dla ciebie, bo jako że zbliżają się wybory, jedynie słuszny polityk powiedział: w mojej opinii, co jak co, ale singlowy żarłok najlepszy. Więc trzeba rzucić jakąś kiełbasę wyborczą i żarłok pójdzie o krok dalej. Zje burgera z ananasem. Żarłok TV. I witam wszystkich w kolejnym odcinku Żarłok TV, programu, w którym gryz po gryzie pożeram cały świat i wszystkie burgery. Po raz kolejny ligota, o kurcze, klakson i Katowice. Szanowni Państwo, ponowna wizyta w Burgim. To się rzadko kiedy zdarza, gdyż po prostu nudzą mnie powtórne wizyty czasami. W poprzednim odcinku próbowałem ich brioszki. Tutaj macie poprzedni epizod. Natomiast dzisiaj spróbujemy na bułce klasycznej kompozycja Ni Hao. Ni Hao kojarzy mi się z Ni Halo i ja nie wiem, co to jest, ale językowo zajeżdża mi tutaj klimatami takimi, które lubię ostatnimi czasy, czyli wietnamskie klimaty. Mięso 200 gramów, ser 2 razy, ananas piklowany, szanowni Państwo, orzeszki, fistaszki, dymka, rukola, sos teriyaki i sos Ni Hao. Burgi charakteryzuje się tym, że daje dwa burgery, czyli dwa mięsa do środka i jest to smażone metodą smash burger, tak? Czyli miażdży i nie można wybrać stopnia wysmażenia. Jest to coś pomiędzy. O kurde, no jest od razu zapach. Uwielbiam, nie mam nawet widelca, nic, ale chcę spróbować tego ananasa piklowanego. Najpierw samego. Haha, octowość wyczuwam. Nie wyczuwam słodyczy charakterystycznej dla ananasa z puszki i to mi się już bardzo podoba. Ten ananas sam w sobie jest kwaskowy i wytrawny. A czym jest sos Ni Hao? Swoją drogą bardzo miła obsługa. Jest to sos na bazie majonezu, dopytałem, zmieszanego ze srirachą. Nawet zdradzili, że jest tutaj olej sezamowy i jeszcze jakieś inne przyprawy, których już nie zdradzili, ale powiedzieli, że jest olej sezamowy. Więc do wietnamskich klimatów będzie pasować i ja najmocniej przepraszam, ale ja już chcę skończyć gadkę. Wyładuje mi się komputer pokładowy. Dobra, no nie mam czasu w ogóle myśleć. Nie mam czasu na nic. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Jak się cieszę, że nie mam czasu na nic i że mogę tu przyjechać. Od razu rzucają się w oczy dwa mięsa. Dwa kawałki mięsa ściśnięte ze sobą. Na amerykańskim YouTubie był filmik pokazujący, na czym polega ta metoda smash burgerów. Ja chciałem w ogóle tam im przerwać, żeby mi pokazali, jak oni to zgniatają na grillu, ale mieli taki ruch, że ja już wolałem nie przeszkadzać i tam nie wchodzić. Ta bułka. Halo? Tak. Na emeryturę. A skąd ty masz takie motyle na tych rękawach? Co, naszyłaś? No przecież miałam taką bluzkę. Ja naszyłam na całej bluzce. Kurczę, powiem ci, że dobre te faworki. Aha, będziesz jadł. Nie ma. Jest kolejny problem, cholera jasna. Ja ci zapakuję, najwyżej zawieziesz ojcu. No ale i tak zjem, i tak zjem. No ktoś to musi zjeść, widzisz? No to ojcu zawieź matce. O, dzwonią już. Na razie. To jest bułka mniej maślana niż poprzednia bułka brioszkowa, ale tak samo jest zbita, tak samo trzyma klasę. Natomiast chcę spróbować tego mięsa razem z ananasem. Ale zobaczcie, jakie to jest nawilżone. Podoba mi się, że ten ananas w ogóle nie jest słodki. Jakby w ogóle jest
całkowicie bez słodyczy. No wreszcie poczułem orzeszki. Tylko te orzeszki spadły na sam koniec. I orzeszki plus ser i plus ananas to jest bardzo ciekawy efekt. Muszę chyba zmienić koncepcję nagrywania. Najpierw będę go jadł, a potem będę opowiadał, bo jedzenie to... Nie mogę się skupić. Najbardziej się obawiałem i ciekawy byłem tego ananasa. Ananas w burgerze, no, czyli mamy do czynienia właściwie z takim hawajskim burgerem. O, właśnie. Ni hao to może jest nawiązanie w nazwie do Hawajów, a mnie się kojarzy ostatnio wszystko z Wietnamem. Chyba wiecie dlaczego. Cieszę się, że przyszedłem tutaj drugi raz, bo jak przyjdę tu trzeci raz, to wezmę jednak brioszkę. Brioszka znacznie lepsza. I cannot believe it. 2 złote za opakowanie. Jakość przede wszystkim, tak. Mięso, kruchutkie, idealno, po prostu mięso najważniejsze. Jest tak, jakbyście mieli 2 kawałki mięsa kotleta. One są przy sobie. One są takie, powiedziałbym, na medium zrobione, bardziej idące pod well done, czyli czuć tę skórkę delikatnie, ale ona się rozmiękcza, a to, że to jest wąski burger, to powoduje, że to mięso jest całe kruche. Nie ma problemu, że ci się ciągnie jakaś tam żyłka, że coś, no jest wspaniałe mięso. Sos. Przypomnijcie sobie sos na burgery z lat 90. takie właśnie majonezowe. Ten sos całkowicie oblepia tłuściutkie, takie właśnie jeszcze Mr. Hamburger się może wam kojarzyć i ich wariacja na temat sosu curry. Tutaj jest to tą srirachą podostrzone, czuję cały czas delikatną ostrość, odpowiednia ilość. To jest taki właśnie przypominający stare, dawne, dobre czasy burgerów, jak się brało, panie, niech mi pani za 50 groszy da potrójną porcję burgera, pływał ci ten burger, sobie maczałeś go. Fistaszki, tu bym się przyczepił. W ogóle, kurde, nie, pół fistaszka wyczułem. Za mało tych fistaszków i ja czuję, że oni go rozkruszyli. W makutrze mogli go rozgnieść, ale za mało go dali. Więcej fistaszków musi być w tym. I ananas. Ananas zaskoczył pozytywnie, dlatego że jest bardziej octowy, 100% wytrawny. Ja to w ogóle słodyczy nie czuję w tym ananasie w ogóle. Choć ja jestem fanem słodkich rzeczy i słodkich sosów. Ci, którzy nie lubią hawajskiej pizzy, która kojarzy się właśnie z takim słodkim ananasem z puszki. Jednoznacznie słodki smak ananasa z puszki. Tutaj tego nie ma. Jest wytrawność, ostrość, nie jest to mulące. Gdyby ten ananas był słodki i w połączeniu z tym sosem, to już byłoby za dużo. A ten sos sam w sobie jest słodkawy, majonezowy, tłusty, maślany, śmietanowy. Idzie w te rejony, no i jeszcze ten taki piżmowy olej sezamowy, który też idzie w stronę słodyczy, ciężkości. Bardzo dobry wybór, że jest zero słodyczy w ananasie. Wezmę tych faworków tak z 18. A tak, jest 18, nie, nawet ich chyba tyle nie ma, bo są robione bez cukru po to, żeby właśnie... Były fit. No tych ogruszków to nie trzeba, nie trzeba tych ogruszków. Nie okruszki, tylko cukier sypę resztę na nie. Faworki, mimo że robione bez cukru, nie znaczy to, że nie można do nich cukru dosypać. A my do odcinka dodajmy pikanterii. W toalecie są sympatyczne alpaki. Albo może nawet to były lamy? Harry? No i prawdziwy, domowy papier toaletowy. Taki kwiecisty, babciny wręcz. Jest tu schludnie i czysto. Aż chciałoby się usiąść i zacząć lekturę nowej jadłonomii. Przede wszystkim mięso. Myślę, że niezależnie od tego, którego weźmiecie burgera, to jeżeli weźmiecie z tym mięsem i dobrze wam zrobią tego smash burgera, z chęcią bym pokazał, jak to robią. Obok grubej buły bym postawił.
choć jest inny efekt, bo gruba buła robi klasycznie, doskonale, a tutaj jest, kurde, dwa burgery w jednym, a nadal jest ten efekt idealnego mięsa. Jest ono kruche, soczyste, idealna konsystencja, nie jest zbyt mielone, nie jest za słabo mielone. Moja ocena tego burgera to jest znakomite 8 na 10, więcej orzeszków i myślę, że masło orzechowe. Powinienem przyjść ze swoim upgrade'em. Jest to znakomite. Burgi, drugi raz byłem tutaj, nie zawiódł. Miła obsługa, koniecznie Ligota na Śląsku do odwiedzenia. Tak chodzi, szuka. Szuka tu, szuka tam, szuka tu, tu, tu. Tu siedzi w tym komputerze, coś tam stuka, tak ledwo stucha, to znowu tu szuka. I tak, i bez przerwy. I co znalazł? Co? Co znalazł? A nic. Bierze tylko i rusza wszystko. O, to, to, to. Całe biurko ma założone i tak. Tu karty, tu jakieś wyniki, tu to, tu tamto. O, pomyślałam sobie, Boże, chłopie, tyś powinien iść na emeryturę. Żarłok na emeryturę na razie się nie wybiera, bo jeśli wciąż są gdzieś do odkrycia takie lokale, to muszę szukać ich nawet na zadupiu. Naprawdę zadupię, ale na szczęście pociągi z centrum jeżdżą co parę minut. Zamówiłem małego Mario i po pierwszym gryzie żałowałem, że nie wziąłem dużego. Ligota to nie zadupię, ale burgi sporo jadłem i zawsze zadowolony. I Katowice, zazdroszczę wam burgiego, życzę sukcesów, wspaniałe burgery, nie mam nic do dodania, to jest poważna firma, to jest poważny burger, to jest poważny temat. Polecam każdemu i nie mówcie mi, czy byliście w Burgim, bo jeżeli nie byliście, to przyjedźcie do Katowic. Nie jakieś tam McDonaldy, pierdzioldy, tylko Burgi. Burgi, 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 Burgi. Nie mylić z Gurgim. Starczy.